RDN Nowy Sącz. Nowy Sącz. Region jest nasz. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. 17 dnia sierpnia, zaraz powiem dlaczego akurat tę datę wyjątkowo podkreślam. Moim Państwa gościem w studiu Radia RDN Nowy Sącz, Marek Kwiatkowski, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Dzień dobry, witam Panie Dyrektorze. Dzień dobry. Podkreślam, że to 17, bo dokładnie miesiąc i 3 dni już możemy mówić, że zbliżamy się do roku działalności. Ciężko mi osobiście w to uwierzyć, bo pamiętam, jak spotkaliśmy się bodajże w pierwszym tygodniu po tym, jak objął pan funkcję. Ja mam wrażenie, że to jakby było wczoraj. No tak, czas szybko leci. Ten rok prawie dobiega końca, bo 20 września, dokładnie 19, minie okres, kiedy pan minister powołał mnie na dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. I przyszedł czas, jak już kolejny któryś raz, że mogę tutaj zaprosić Państwa na wystawę, którą organizujemy w Nawojowej w dniach 9-10. Mhm. Jest to już 27. edycja największej wystawy rolniczej w Małopolsce. Wystawy z ogromnymi tradycjami, na którą zjeżdżają się rolnicy, wystawcy, ale też ci wszyscy zainteresowani tematyką właściwie z całej Polski. No to skoro pan już zaczął od tej agropromocji, no to ja w takim razie zapytam, cóż takiego wyjątkowego w tej 27. edycji będzie, czego absolutnie przy okazji organizacji poprzednich nie było? No, przede wszystkim to serdecznie wszystkich zapraszam do wzięcia udziału w wystawie. Jeszcze do 25 sierpnia mogą się zgłaszać wystawcy. Do 25 sierpnia mogą wystawcy się zgłaszać i proponuję, żeby już nie opóźniali tego terminu, dlatego że... Mają taki zwyczaj, że na ostatnią chwilę się zgłaszają? Tak, na ostatnią chwilę przeważnie jest najwięcej. Więc serdecznie zapraszam wszystkich wystawców, jak również mam okazję tutaj zaprosić wszystkich zwiedzających. Tegoroczna wystawa odbędzie się w dniach 9-10 września w Nawojowej na obiektach Zespołu Szkół Rolniczych. W tym roku patronat nad wystawą objął minister rolnictwa i rozwoju wsi, pan Krzysztof Jurgiel, wojewoda małopolski oraz marszałek województwa małopolskiego. Jak już wcześniej mówiłem, wystawa ta jest największą wystawą w regionie, promującą rozwiązania nowoczesnego rolnictwa. Będziemy chcieli pokazać rozwój gospodarczy, kulturowy naszego regionu. Po prostu promujemy nasz region z szczególnym uwzględnieniem terenów właśnie tutaj podgórskich i górskich. Zakładamy, panie dyrektorze, że będzie jakiś rekord frekwencyjny, mówię oczywiście o udziale wystawców w tym roku pobity. Tak na chwilę obecną, do 25 można się jeszcze zgłaszać, czyli do kolejnego piątku. Na dziś tych wystawców jest już naprawdę sporo? Jest już sporo, tak. W ubiegłym roku wystawę odwiedziło ponad 30 tysięcy osób, natomiast wystawców było około 350. W tym roku liczymy, że być może przekroczymy tą liczbę wystawców, a jeżeli pogoda dopisze, to z pewnością również to i ludzi, zwiedzających, bo od pogody uzależniona jest właśnie frekwencja. Największą liczbę wystawców, już dzisiaj mogę to powiedzieć, będziemy mieć z branży właśnie rzemiosła, ale nie zabraknie również branży mechanizacyjnej, budowlanej, wystawców firm branży rolniczej, więc firm, które produkują środki do produkcji rolniczej, nawozów, pasz. Będą się wystawiać instytuty naukowo-badawcze, instytucje obsługujące rolnictwo, banki. Będą się promować gospodarstwa ekologiczne, a więc te gospodarstwa, które produkują żywność metodami naturalnymi, gospodarstwa agroturystyczne. Swoje regiony będą promować starostwa powiatowe, jak i również gminy. Także naprawdę warto wziąć udział w tej wystawie, bo jest to wystawa, która
na pewno przynosi korzyści wystawcom, ale i również tym, którzy uczestniczą w tej wystawie. Panie dyrektorze, jak już wspomnieliśmy na początku, minie rok za miesiąc. Rok od momentu, kiedy objął pan funkcję. To taki powoli możemy już chyba stwierdzić teraz okres podsumowań, więc moje pytanie. Kiedy widzieliśmy się te niespełna 11 miesięcy temu, mówiliśmy szczerze i otwarcie o tym, że jednak Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jest w tragicznej kondycji finansowej. Czy coś udało się zmienić na lepsze? Miał być cały proces restrukturyzacji. Jak to na dziś wygląda? Tak, no wtedy, kiedy obejmowałem funkcję, a muszę powiedzieć, że już jestem dyrektorem po raz drugi, bo piastowałem to stanowisko w latach 2006-2011 i ta kondycja finansowa była dobra. No w ostatnich latach się bardzo pogorszyła, były straty w wysokości ponad 1 100 000 na przełomie tych 4 lat. A więc firma była w trudnej, bardzo trudnej sytuacji finansowej. No, innymi słowy, brakowało na wypłatę, ale jakoś uporałem się z tym problemem. Teraz na wypłatę nie brakuje? W tej chwili już nie, wyszliśmy na prostą. Za tamten rok już jest delikatny zysk. Nam nie chodzi o jakieś duże zyski, bo nie jesteśmy instytucją, aby generować duże zyski, ale, ale płynność musimy zachować, więc jakiś zysk, jakiś plus musimy mieć, dlatego że firma no, musi swoje zobowiązania płacić i tutaj nie ma miejsca na to, abyśmy mieli coroczne straty, dlatego że no, w innym przypadku taka firma zostaje zlikwidowana. Także w tej chwili sytuacja finansowa jest lepsza, ale niestety koszty pewne ponieśliśmy. No musieliśmy zrestrukturyzować firmę, ograniczyć zatrudnienie. No właśnie, jak to wyglądało z pracownikami? Wiele osób zostało zwolnionych? No, około 15 osób zostało zwolnionych. Czyli na chwilę obecną Modr ile osób zatrudnia? W tej chwili zatrudniamy 230 pracowników. Dokładnie 232. A jeśli chodzi o powiatowe zespoły doradztwa rolniczego, to te powiatowe zespoły są dalej w takiej samej liczbie, w tych samych miejscach, czy w tej kwestii też coś się zmieniło na tej mapie? Powiatowe zespoły doradztwa rolniczego funkcjonują w tych samych punktach, w powiatach. Ale też z ograniczoną liczbą zatrudnienia, czy tam nie zmieniło się w niektórych przypadkach tak, ale myślę, że tutaj te zespoły powiatowe nie poniosły jakichś osobowych strat, to jest kwestia jednej osoby, góra dwóch, ale to jest góra, tak, przeważnie. W wyniku tej restrukturyzacji no, ograniczenia musiały być, ale myślę, że one nie spowodowały, nie pogorszą sytuacji obsługi rolnictwa przez nasze biura. Kiedy rozmawialiśmy 11 miesięcy temu, mówił pan dyrektor, że głównym celem i wyzwaniem będzie pozyskiwanie jak największej ilości tych pieniędzy unijnych. Czy te pieniądze udało się pozyskać, a jeśli tak, to na jakie cele? Znaczy, my się staramy, aby te środki były pozyskiwane przez rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. I nikt lepiej nie wie, że jeżeli nasze gospodarstwa w województwie małopolskim nie skorzystają z tych środków unijnych na modernizację, na restrukturyzację, to im jest bardzo trudno dokonać jakichkolwiek zmian modernizacyjnych, ponieważ gdybyśmy weszli w głąb tych naszych gospodarstw, to zdajemy sobie sprawę z tego, że one są w trudnej sytuacji finansowej. Są to gospodarstwa małe. Wiemy, że województwo małopolskie charakteryzuje się tym, że średnia powierzchnia gospodarstwa jest 4 hektary, że tylko 18% gospodarstw utrzymuje się z rolnictwa, ponad 50% produkuje na własne potrzeby. I tak naprawdę to nasze gospodarstwa nie posiadają wolnych zasobów finansowych. Te zasoby finansowe, które posiadają, wystarczą im w celu takiego krwioobiegu, a więc funkcjonowania na bazie tej obecnej, natomiast nie ma szans rozwojowych. I my zdajemy sobie z tego sprawę, że jeżeli te nasze gospodarstwa, te rozwojowe jeszcze nie skorzystają z tych środków unijnych na modernizację, to niestety im będzie bardzo trudno zmodernizować się we własnym zakresie, ponieważ tych środków nie ma. Jak nie ma środków,
to też trudno im dostosować się do rynku. Rynek jest coraz trudniejszy i trzeba dostosowywać strukturę produkcji, strukturę kosztów do tej gry rynkowej. Pełnicie też swego rodzaju taką trochę funkcję edukacyjną? Informujecie rolników o możliwościach przede wszystkim, bo z tego co wiemy, to rolnicy nie do końca, nie mówię oczywiście o wszystkich, bo nie należy wszystkich wrzucać do jednego worka, ale nie do końca wszyscy zdają sobie sprawę z tego, po jakie unijne pieniądze mogą sięgnąć i na co. Tak więc my pełnimy rolę edukacyjną, bo prowadzimy bardzo dużo szkoleń, ale również chciałem powiedzieć, że służymy kompleksowym doradztwem z zakresu rolnictwa, z zakresu technologii produkcji, ekonomiki. Pomagamy rolnikom w pozyskiwaniu środków na właśnie te projekty. Sporządzamy wnioski. Także ta nasza rola jest, no, kompleksowa, nie chcę przeceniać, ale naprawdę bardzo poważna i robimy to w dobrej wierze. Chcemy, aby to rolnictwo nasze w Małopolsce rozwijało się. Promujemy również, tak jak mówiłem wcześniej, gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne, bo wiemy, że tutaj jeszcze pewne rezerwy w naszym regionie są. I tak jak powiedziałem, bez tych środków na modernizację, na restrukturyzację tych małych gospodarstw, jak i również na pobudzanie przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy, no ten nasz region nie będzie się rozwijał. Dlatego wiemy, że te środki, które są, a już półmetek minęliśmy, dlatego też zachęcam wszystkich rolników i mieszkańców wsi, żeby zastanowili się jeszcze, bo jeszcze jest ta możliwość i szansa skorzystania z tych środków. Ale to już jest taki dzwonek, może nie ostatni, ale taki coraz głośniej dzwoniący, może tak powiem. Panie dyrektorze, goni nasz czas, ale moje pytanie, czy już teraz możemy się umówić na ten 20 dzień września i wtedy uroczyście podsumujemy taki pełny okrągły rok pana funkcjonowania. Podsumujemy też agropromocję. Oczywiście, jak najbardziej. A dzisiaj, jeżeli mogę, to naprawdę serdecznie zapraszam wszystkich państwa do wzięcia udziału w agropromocji. 9-10 września, Nawojowa, obiekty Zespołu Szkół Rolniczych. Serdecznie zapraszam. Na pewno każdy z państwa coś dla siebie znajdzie ciekawego, czym się można zainteresować, a być może jakiś biznes uruchomić, no być może zmodernizować gospodarstwo. Także serdecznie zapraszam. My na pewno w Wiadomościach RD Nowosącz wielokrotnie jeszcze będziemy o agropromocji mówić, też na miejscu pojawi się nasz reporter Marek Kwiatkowski, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dyrektorze, za to spotkanie. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.